Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego Kodano.pl. Ostatnimi czasy jak grzybki po deszczu rosną w internecie dyskusje na temat wykluczania i niewykluczania, na temat tego jaka powinna być współczesna kultura. Co i rusz słyszy się o wykancelowaniu jakiegoś autora, o bojkocie jakiegoś filmu i gry. Ostatnio no piękny pączuszek nam się trafił, bo przecież mamy dziedzictwo Hogwartu, wokół którego toczą się burze. Czy grę bojkotować? bo przecież Rowling jest taka niedobra, piekielna, czy też w tę grę grać, bo przecież sama gra nie zawiera w sobie żadnych obscenicznych treści, sama gra jest bardzo inkluzywna, bardziej niż cokolwiek innego powstałego w ramach uniwersum Harry'ego Pottera. Z innej strony no, cały czas słyszy się o aktorach, poprzez których wykluczenie też zwalnia się całe ekipy, rezygnuje się z filmów itd. itp., no. Siłą rzeczy wciąż i na nowo wybuchają jakieś dyskusje, bo ten coś powiedział, no i dawaj, trzeba go wykluczyć. O czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, to opierając się na bardzo ciekawym tekście opublikowanym na Booklips, odnieść się do faktu zmieniania kultury i wpływania na tą kulturę, zwłaszcza kulturę, która już została stworzona. Na Booklips czytamy. W książkach Roalda Dala wprowadzono setki zmian, aby ich język był bardziej inkluzywny. PEN America zaniepokojony, Rajday określa to absurdalną cenzurą. Chodzi o to, że w książkach Roald Dalla doszukano się słownictwa, które nie jest dziś mile widziane. Wobec tego ktoś postanowił wydać te książki w nowej wersji, wprowadzając szereg poprawek, sprawiając, by te książki były aktualne, piękne i miłe do czytania również dzisiaj. Tak więc, na przykład bohaterowie opisywani jako grubi już nie są grubi, bo są ogromni. Wobec tego ktoś, kto kiedyś grał w piłkę nożną na osiedlu i mówił, gruby na bramkę, już tak by nie powiedział, bo byłoby to jednak uwłaczające. Należałoby powiedzieć, te ogromny, stawaj na bramkę. Ale już na poważnie, nie dworujmy osoby, bo temat jest poważny. W tekście czytamy o takich zmianach. Jak chociażby w Jakubku i Brzoskwinie Olbrzymce, gdzie występowały niesamowicie gruba i bardzo nieziutka ciotka Klucha oraz chuda, wysoka i koścista ciotka Szpila. Zwizualizujmy, się, zwizualizujmy sobie to. Niesamowicie gruba i bardzo nieziutka ciotka Klucha i chuda, wysoka i koścista ciotka Szpila. Natomiast w nowej wersji czytamy, że ta pierwsza jest paskudną, starą okrutnicą. Łatwo sobie zwizualizować, prawda? A tę drugą określono. Prawie taką samą. No tak, gruba i niziutka, chuda, wysoka i koścista. To dokładnie znaczy to samo. Gdybyście się zastanawiali, synonimem jest paskudna stara. Okrutnice. Aczkolwiek zastanawiam się, czemu padło tutaj określenie stara. Czy ono nie jest uwłaczające? No ale dobrze. Dalej czytamy. W wiedźmach kapit wyjaśniający, że wszystkie wiedźmy są pod perukami łyse, uzupełniono o następujące zdanie. Istnieje wiele innych powodów, dla których kobiety mogą nosić peruki i z pewnością nie ma w tym nic złego. To zaledwie kilka spośród, jak donoszą tutaj twórcy artykułu, setki, ponad setki zmian. Które zostały wprowadzone do książek Dala. Zmian, które jak widzicie, wpływają mocno na odbiór, na wyobraźnię, na sposób, w jaki czytelnik odbiera dane postaci. Już sobie nie wyobrazi konkretnej postaci, w sposób, w jaki widział ją autor, tylko będzie musiał opierać się na nowym opisie. Z drugiej strony, jeszcze bardziej kuriozalne dla mnie jest dodawanie kolejnych zdań, które gdzieś tam mają wyjaśniać coś wydaje mi się oczywistego, ale chyba nie dla twórców tego. Wydaje mi się, że oburzenie, które teraz cechuje te wszystkie organizacje walczące o wolność słowa i o zniesienie cenzury, jest tutaj jak najbardziej uzasadnione, bo mówimy jednak o dziele twórcy, który już nie żyje, który nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. Jakiś czas temu dokładnie to samo spotkało Hugh Loftinga i jego doktora Dolittle i jego zwierzęta, gdzie również spadkobiercy Dopatrzyli się, że książki zawierają słownictwo, które nie przystoi, i żeby te książki nadawały się dziś do czytania, to trzeba je zmienić. Tyle tylko, że o ile mi dobrze wiadomo, może nie jestem za bardzo lotny w tej tematyce, to klasyka służy temu, żeby móc odnieść się nie do tego, co jest dzisiaj, i klasyka nie służy do tego, żeby ją sobie podstawić pod wspólny mianownik, tylko do tego, żeby zobaczyć, jak kiedyś postrzegało się świat. I jeżeli sięgam po książkę starszą, nawet książkę skierowaną do dziecka, to jednak oczekiwałbym, że to będzie ta myśl, którą autor w niej zawarł. Ja wiem, to może być ideologia sprzeczna z dzisiejszymi przekonaniami, to mogą być słowa, które dziś uchodzą właśnie za oburzające czy niewłaściwe. Natomiast siłą że Rzeczy, jest to coś, co powinno być już nietykalne, bo jeżeli nie pasuje mi coś w klasyce, to czy ja nie mam szerokiego wyboru pod możliwości sięgnięcia po coś współczesnego, co już jest jednak bardziej dostosowane do współczesnej modły i bardziej przystosowane do współczesnych czasów? Oczywiście, że mam, a skoro mam, to czemu i stare mam pod to zmieniać? Czemu cały czas trzeba mieszać? Oczywiście, to jest temat opierający się na. Autorze dość znanym. Natomiast dla mnie nie mniej oburzające jest to, że w Polsce, i pewnie nie tylko w Polsce, od lat, od dekad, od pokoleń Jesteśmy wychowywani na baśniach. Baśniach, na przykład opowiedzianych dziś przez braci Grimm. Baśniach, które z tymi opowiedzianymi przez Grimmów nie mają już kompletnie nic wspólnego, bo kiedy czytamy dziś dziecku książeczkę o Kopciuszku, to czegoż się dowiadujemy? Czytamy słodko pierdzącą, milutką historikę z Happy Endem, bez żadnych groteskowych czy krwawych fragmentów. Natomiast to, co opowiadali Grimmowie, skupiało się na tym, że. Złe siostry Kopciuszka ucinały sobie pięty, żeby im się stopa zmieściła w pantofelku. Koniec końców te siostry zostały oślepione przez ptaki, które wyłupiły im oczy. Ja wiem, zbyt brutalne dzisiaj dla uszek naszych maluczkich, natomiast hmm, jeżeli to jest zbyt brutalne, to może napiszmy coś nowego, opierajmy się na nowej twórczości, a niekoniecznie kradnijmy stare i przerabiajmy na nowe. Bo czemu to ma służyć? Co to ma tak naprawdę nam przynieść? Przekonanie, że 200 lat temu dzieci również były wychowywane na takich słodko pierdzących opowiastkach bez morału i bez żadnej groźby, kiedy było zupełnie inaczej, a baśnie same w sobie nierzadko w ogóle do dzieci nie były skierowane, a jeżeli już były skierowane, to po to, by wprawić w szok i by poprzez mocny morał dać do zrozumienia jakąś prawdę, którą autor chciał przekazać. Nie wiem, nie wiem czemu to służy, natomiast jest to dla mnie nie mniej idiotyczne. Podobnie jak idiotycznym jest to, że zmienia się tekst w książkach i odchodzi się od tego, co autor chciał napisać. W mojej opinii, jeżeli autor coś napisał, to tak zostać powinno i nikt nie powinien tego zmieniać. Ale mam tutaj jeszcze jedną małą ciekawą rzecz, mianowicie artykuł napisany przez Łukasza Orbitowskiego dla Onetu. Artykuł, z którym zgadzam się w 100%, zwłaszcza z fragmentem, w którym Łukasz Orbitowski pisze. Jeśli będziemy szukali artystów o nieposzlakowanych życiorysach i poprawnych poglądach, wkrótce okaże się, że nie będziemy mieli w co grać, czego oglądać, ani czego czytać. Na szczęście istnieje sztuczna inteligencja i z pewnością dostarczy nam mnóstwo fantastycznych filmów, gier i książek. Robot lepszy niż człowiek, bo nie palnie głupoty. Orbitowski trafił moim zdaniem tutaj w sedno, pokazując, że każdy człowiek składa się z wad. Każdy człowiek ma na sumieniu palnięcie czegoś głupiego albo popełnienie jakiegoś głupiego czy niemoralnego czynu. Każdy ma coś za uszami i jeżeli zaczniemy doszukiwać się, co kto ma za uszami. To tak naprawdę możemy przestać cokolwiek oglądać, czytać i w cokolwiek grać. Możemy polegać faktycznie na sztucznej inteligencji. Moim zdaniem to jest tekst w punkt, który nie tylko pokazuje idiotyzm, bojkotu dziedzictwa Hogwartu. Jeżeli nie chcesz, jeżeli czujesz, że coś nie należy do ciebie, jeżeli czujesz się z czymś źle, to po prostu tego nie rób, ale nie zakazuj drugiemu człowiekowi, żeby mógł się tym cieszyć. W tym tkwi istota, żeby każdy mógł sam sobie oceniać, a z drugiej strony, żeby też jednak podchodzić do wszystkiego ze zdrowym rozsądem żeby nie doszukiwać się wszędzie zła i przede wszystkim nie starać się wszystkiego wygładzać. Bo jeżeli chwycimy całą tę różnorodność kulturową i zaczniemy ją układać pod jeden wniosek, po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi, to zrobimy z tego jedno wielkie bagno bez najmniejszego sensu, bez najmniejszego przekazu i niczego się z tego nie nauczymy. Historia powinna uczyć, historia. Powinna przekazywać jakąś prawdę, nawet jeżeli to jest dziś niewygodna prawda, nawet jeżeli te stare teksty dziś no, nie do końca przystoją. Nie mam nic przeciwko, jeżeli padnie gdzieś w książce jakieś ostrzeżenie, czy dodana zostanie gwiazdka, przypis, i potem wyjaśnienie, że takie czy takie podejście jest błędne, bo to, 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 czy to. W książkach dla dzieci może nawet się to przydać, może być nawet pomocne. Ale nie powinniśmy, przynajmniej moim zdaniem, ingerować w to, co zostało już napisane, opowiedziane. Nie powinno się mieszać w tekście, zwłaszcza tego twórcy, który już nie żyje i nie może się bronić, nie może stanąć w obronie swojego tekstu, niezależnie od tego, czy jego prawa autorskie wygasły, czy nie. Uważam, że tego typu postępowanie jest po prostu haniebne i do niczego dobrego w kulturze i nie tylko w kulturze nie prowadzi. Całym sercem po stronie bojkotujących tego typu pomysły, bo naprawdę, jeżeli się komuś nie podoba klasyka, nie podoba się stare, to mamy tylu twórców współczesnych, którzy dziś chcą zarobić na chleb, że możemy się na nich otworzyć, możemy iść, sięgać po to, co dziś jest poprawne, po to, co dziś jest dobre. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Hej!